33% polskich rodziców przyznało, że w ostatnim roku odczuło przynajmniej raz presję zakupu swojemu dziecku rzeczy, na które nie było ich stać. Jest to wynik tożsamy ze średnią europejską, która również wynosi 33%. Rodzice, którzy przynajmniej raz ulegli tej presji, kupili swoim dzieciom telefony komórkowe. Takiej odpowiedzi udzieliło 39% respondentów. Na dalszych miejscach znalazły się markowe ubrania, odzież, konsole do gry czy komputery. Takie odpowiedzi udzielił co piąty ankietowany. Jak to wygląda w kontekście nadchodzących świąt? Otóż 1 na 3 Polaków martwi się, skąd weźmie pieniądze na zakup upominków świątecznych. Tyle samo przyznaje, że będzie musiał zaciągnąć kredyt, zapożyczyć się lub zaciągnąć limit na swojej karcie kredytowej, by kupić upominki. Czy przez to wydajemy mądrze? Niekoniecznie, ponieważ aż 40% ankietowanych przyznaje, że tak jak co roku kupi więcej niż zamierzało i wyda więcej pieniędzy na święta.